Dzisiaj w ogóle chcę trochę powiedzieć o swoim życiu. Tak ostatnio się modliłem, mówię, Boże, różnych głupot jest w tym internecie, jak ludzie wstawiają. I Duch Święty mi mówi, to teraz będziesz mówić o swoim życiu, o tym, co doświadczyłeś we mnie. Więc dzisiaj chcę się wam podzielić z tym, jak w ogóle pracę dostałem. Przez ostatnie 2 lata, większość może wie, wiecie, że nie pracowałem fizycznie, ale Bóg mnie w inny sposób po prostu zapatrywał. I mówię, okej, Boże. Jeździłem przez 2 lata, jak wiecie, po różnych częściach Europy, ewangelizowałem, tam usługiwałem ludziom. Ale w pewnym momencie to się wszystko skończyło i powiedziałem, okej, Boże, to co dalej? To co teraz dalej? Skończyły się te wyjazdy? To co ja dalej w ogóle teraz będę w życiu robić? I tak się modlę i Duch Święty się mnie pyta, a co chciałbyś robić? I to jest fajne pytanie, że Bóg ci nie mówi, masz teraz iść do pracy, tylko Bóg mówi, co chciałbyś teraz robić, tak? Tak ten Jezus przyszedł do chorego, to pytał, co chciałbyś, abym czymś uczynił, tak? Czyli to samo pytanie, tak? Ja powiedziałem, Boże, okej, interesuję się tematem lotnictwa i może w tym kierunku coś. Ale ja w ogóle przez te 2 lata, jak jeździłem po tej Europie, ja myślałem, że to już chyba nie będę pracować, będę sobie tak jeździć i do końca życia będę tak funkcjonować. Więc, ale byłem gotowy na zmiany, na to, że pójdę do tej pracy i będę solidnie pracować, tak? Przyłożę się do tego. I wysłałem CV. Dzień wcześniej wysłałem CV na lotnisko i po prostu dostałem tą pracę, teraz pracuję i jestem po prostu z tego zadowolony, robię po prostu to, co lubię, tak? Też fajne jest świadectwo w tej pracy, że dostaliśmy wszyscy grafik, a tam na lotnisku nie ma możliwości takiej, żeby mieć weekendy wolne. To nie jest w naturalny sposób możliwe. I mówię do dyrektora, potrzebuję mieć weekendy wolne. On pyta się, ale kto ci powiedział, że w ogóle masz mieć te weekendy wolne? Mówię, nikt mi nie powiedział, ale ja będę mieć te dni wolne. Ja mówię do ciebie, że ja będę mieć te dni wolne. I wszyscy pracownicy pracują w weekendzie, a tylko Winkowski Mateusz ma wolne przez cały miesiąc. W ogóle to też jest taki przełom dla mnie, bo ja lubię sobie pospać długo. Przez 2 lata spałem sobie do 10, a teraz muszę wstawać o 4:50 i to też jest takie, nie jest łatwe. Więc wiem, że jeżeli się zgadzamy z Bogiem w czymś, to mamy sukces w tej dziedzinie. Amen, amen, super. To jest bardzo ważne. Co byś chciał robić? To pytanie w ogóle, tak? No chciałbym, Boże, na przykład nie lotnictwem się interesować. Lotnisku pracuję.